0202, Jędras, jak mnie słyszysz? Słyszę cię dobrze. Nie tak dobrze, jak Lakersi przegrywają, ale dobrze. A Jezierany Podcast 7, witam was Rafał Niewiadomski. I Andrzej Cymorek. I Andrzej Cymorek. No i co, miało być tak pięknie, ja obstawiałem 6-2, no. A limit porażek już jest wyczerpany w dwóch pierwszych meczach. Chciałem ci wypominać, no. Ale sam to zrobiłem. Nie, sam sobie wypomnę. No i co? No kurczę, no już zaraz mnie pojadą za pierwsze kurcze w programie, nawet pierwszej minuty nie ma. Przypominam tylko, że Lakersi zaczęli sezon od 0-2. Jesteśmy chyba na trzecim miejscu od końca, jeśli chodzi o stracone punkty. Odpowiednio 120, 128 i 124. Pierwsze i drugie spotkanie, wyjazd z Portland i dzisiaj mecz z Houston były praktycznie na styku do ostatnich minut, mniej więcej 2-3 minuty przed końcem dopiero te zespoły nam odskakiwały. Te spotkania można było wygrać, natomiast dużo do zwycięstwa brakowało. No i zaraz sobie o tym porozmawiamy. Jędras, powiedz mi, może tak na gorąco jesteśmy po meczu z Houston. Dużo się działo, była bójka pomiędzy zawodnikami. Ingram nawet poleciał z pięściami, czego chyba się nikt nie spodziewał. I pewnie dostanie za to chyba największą karę. Jędras, no powiedz mi, co ciekawego wyciągnąłeś z tego meczu z Houston dzisiaj w nocy? Wiesz co, ogólnie tak rzecz biorąc, w sumie i Houston i Portland, muszę powiedzieć, że gęba mi się cieszy, mimo że przegrali oba mecze, ale tyle fanu jest z tego zespołu, będzie naprawdę szalony sezon. Ileż tam było, jakieś to jest tempo, ileż tam było fajnych akcji, ile emocji mimo tych porażek. No co, z Houston, no cóż, no, mnie to 0-2 nie zaskakuje, ja tak typowałem zresztą w poprzednim podcaście. No cudów nie ma, dwa bardzo trudne mecze. No Houston to jest przecież drużyna, która praktycznie była prawdopodobnie o jedną kontuzję być może od tytułu, od pokonania tak. Golden State. No i dali dzisiaj szkołę nowej zbieraninie z LA. Niemniej, no tak jak mówiłeś, te mecze były w sumie na styku do nie wiem, połowy, czwartej kwarty, potem się nagle wszystko sypało. No dzisiaj wiadomo, nadzwyczajne okoliczności, bójka jak w latach 90. po prostu Ingram i Rondo. Czy bardzo rzadko zdarza się w ogóle, żeby zawodnicy faktycznie chcieli się bić. Zwykle to jest takie trochę puszenie się, stroszenie piórek, ale w rzeczywistości nie ma intencji do faktycznej bijatyki. Dzisiaj natomiast to była bijatyka, było ostro z obu stron. Najfajniejsze, przerwę ci, wejdę ci słowo, najfajniejsze jest to, że nikt się tej bijatyki w sumie nie spodziewał, bo nawet Luke Walton zapytany na konferencji prasowej, czy ogarnął w ogóle, co tam chodziło, jakie są jego spostrzeżenia na ten temat, to powiedział, że generalnie to nawet nie wiedział, że się biją, bo patrzył tylko sobie na tablicę, chciał rozrysować chłopakom jakąś zagrywkę, a to nagle się okazuje, że się piorą na samym środku boiska i to jest i to dosyć mocno. Więc grubo. No, konsekwencje może, jak już jesteśmy przy tej bójce, to może sobie weźmy ten temat, omówmy. Nie wiem w sumie czego się spodziewać. Chris Paul broni się tym, że Rajon Rondo go opluł. Tam na żadnym nagraniu nie widać, żeby go opluł. Widać natomiast Carmelo Antonego, który coś tam nad uchem mówi do Chrisa Paula i być może tam gdzieś, nie wiem, jakaś ślina poleciała na twarz Chrisa Paula. Stąd zdenerwowanie. Chris Paul włożył palec w oko Rajonowi. Rajon nie wytrzymał. Uderzył Chrisa Paula lewym podbródkowym. Doszło do jakiegoś tam zwarcia, wszyscy podlecieli ich bronić. Z połowy boiska dobiegł w międzyczasie Brandon Ingram, który chwilę wcześniej popchnął Jamesa Hardena, więc no, działo się. Co grozi? No, z tego, co tak sobie wstępnie czytałem, w zeszłym roku za jakąś tam bójkę zawodnicy dostali 1-2 mecze i pewnie tutaj też tak będzie. Chociaż z drugiej strony mecz był transmitowany w Stanach na cały kraj. Otwarcie sezonu w Los Angeles, wszystkie gwiazdy. Komisarza NBA może nie było na trybunach, ale był ten gość odpowiedzialny za wszystkie kary, za bijatyki, więc widział wszystko, miał bardzo dobre miejsce, żeby to wszystko sobie obserwować i obawiam się, że jak to bywało w przeszłości, możemy liczyć na dużo surowsze kary niż to się może moglibyśmy spodziewać i tak obstawiam, że Brandon Ingram pewnie ze 2-3 spotkania usiądzie, a Chris Paul pewnie z Rajonem Rondo dostaną po jednym meczu zawieszenie, ale to tylko moje takie gdybanie, co zrobi Liga, tego nie wiemy. No natomiast, no kurczę, jestem w szoku w ogóle, że doszło do tej bójki, bo jasne, sędziowanie w tym meczu było słabe. Tak,
Sędziowie nabierali się praktycznie na wszystkie chwyty Jamesa Hardena, Chrisa Paula i innych zawodników Rockets. Z drugiej strony nie gwizdano też takich różnych przewinień graczom Rockets. W połowie chyba trzeciej kwarty, czy na początku czwartej, różnica, dysproporcja w rzutach osobistych to było 9 rzutów wolnych Lakersów i 25 bodajże Houston Rockets. No właśnie, ja rozumiem, że cwaniactwo z jednej strony, że jesteśmy młodym zespołem, nam tego brakuje. Natomiast w sumie się nie dziwię, że Brandon Ingram nie wytrzymał i po gwizdku, no dla mnie jasne, że tam zabiegał drogę Hardenowi, że to w takim momencie się gwizdze z reguły faul obrońcy. Natomiast nie dziwię mu się, że nie wytrzymał, bo chwilę wcześniej zagwizdano faul Javalemu McGee przy zasłonie, gdzie James Harden się owinął wokół stojącego, jasne, nadbiegającego McGee, ale który zajął już pozycję, sędziowie gwizdnęli faul w ataku. I takich sytuacji było multum w tym meczu. No i co, czego ty się spodziewasz po tej bójce? Co liga zrobi z tym wszystkim? Ja myślę, że będzie nawet jeszcze, będą kary jeszcze surowsze niż mówisz, bo to jednak jest początek sezonu. Myślę, że też liga będzie chciała dać przykład na resztę rozgrywek. Poza tym tutaj było... Tam jednak zawodnicy dostawali w poprzednich latach tam po mecz, dwa, ale tam było jakieś pojedyncze ciosy. Tutaj jednak było tych ciosów kilka i to nawet niektóre dotarły do celu z tego, co widziałem. Myślę, że najwięcej dostanie Ingram, który po pierwsze zaczął w sumie to wszystko. Tak. W sumie po części go rozumiem, bo faktycznie już był sprowokowany, nie wytrzymał. Chociaż ten cios, no ten cios w stronę pola później, no to było totalnie, no to niewybaczalne według mnie. Na takich zagrań nie ma miejsca. Rozumiem, że się denerwował na początku, ale później jak już tam Rondo z Polem zaczęli ze sobą się tarmosić, no to... No, nie powinien się w to mieszać, albo on podbiegł gdzieś tam za pleców, uderzył pola, za to myślę o Berwie najmocniej. Tam jeszcze nie wiem, czy zauważyłeś, ale on jeszcze do sędziego doskoczył tak naprawdę. Tak, i to też może mu widać... dorzucić kolejny mecz, tak? Ja tak obstawiałbym 3 do 5, ja tak myślę, że Ingram może nawet z 5 meczów dostać. Paul z Rondo, nie wiem, z 2-3 może, no ale chwilę ich nie będzie i to będzie no, w takim momencie, przy takim trudnym początku sezonu, no to może być spora strata i spory problem. Ale z drugiej strony inni dostaną minuty do grania i przynajmniej wiemy już, kiedy Lonzo Ball wystąpi w wyjściowym składzie. No chyba, że wyjdzie Caruso, a Ball będzie sixmanem dalej. Nie, dobra, tfu. Tak. W każdym razie... Dobra, kwestie bójki myślę, że możemy sobie zamknąć. Będzie dużo bicia piany w internecie przez pewnie jeszcze kilka dni na temat tej bójki. Pewnie dzisiaj dostaniemy informację, kto ile dostanie zawieszenia. Natomiast no właśnie, przejdźmy sobie do meczu z Houston. Te mecze były podobne, więc w sumie to możemy pogadać o jednym i o drugim meczu. A. Powiedz mi, co najbardziej Cię boli po obejrzeniu tych dwóch spotkań w grze Lakersów? Cóż, co mnie boli? No ja bym nie chciał już się powtarzać, bo przy każdym podcaście narzekam na tych wysokich, że tu by się przydało jeszcze jedno duże ciało pod koszem. Brakuje trochę tej fizyczności, brakowało obrony, kiedy nie było McGee na parkiecie. Przegrana deska chyba w obu meczach. No i kurczę, przydałby się jeszcze jednak jakiś gość, który tutaj, choćby nawet te 10-15 minut, na przykład nie, Emeka Okafor jest przed wolnym agentem, gość, który grał w Pelikanach rok temu, 15 minut na mecz, Pelikany najszybsze tempo w lidze w zeszłym sezonie, więc no mógłby pasować właśnie, bo to weteran na chwilę, na takie sytuacje alarmowe, kiedy trzeba się przepchnąć, zastawić, pobronić, bronić kosza. No Lakers kończyli mecze niskim składem, no i dzisiaj widzieliśmy z Houston, jak praktycznie Harden robił co chciał. Przechodził sobie pod kosz jak masło. Nie może tak być, że jest końcówka meczu. Chris Paul jest wyrzucony, więc Houston ma na parkiecie Hardena i grupkę roleplayerów. Nie może być tak, że Harden sobie wchodzi jak masło. Tak? To nie chcesz, żeby to Harden kończył mecze, tylko żeby te rzuty oddawali roleplayerzy, więc lepiej już by było, żeby zmusić Hardena do odrzucenia tej piłki, do niech ktoś inny oddaje decydujące rzuty. No i niech to nie będą takie rzuty jak ten rzut Takera, kiedy był stał sobie w rogu chyba przez 10 sekund, bo w obronie Lakers było gigantyczne nieporozumienie. Ale tam najgorsze jest to, że to LeBron zawalił chyba w tej akcji, bo on powinien zrotować i do niego dobiec, natomiast on sobie stanął, odpuścił i... Mi się wydawało, że tam właśnie... było nieporozumienie między chyba Bolem a Kuzmą i oni zostali, a LeBron też nie zareagował, bo mógł dobiec. Tak, obaj zostali na górze, w sumie chyba nawet obaj doskoczyli do rzucającego, a poszła piłka do Takera.
No tak, to masz rację. Jak jesteśmy przy minusach, nie odniosłeś wrażenia, że LeBron pomimo świetnej linijki statystycznej w pierwszym meczu i troszeczkę gorszej w drugiej, czy on przypadkiem tak nie przeszedł obok tych dwóch spotkań? Trochę odniosłem, czy nie wiem, czy bym użył takiego określenia, ale faktycznie uważam, że to nie były najlepsze, jak na LeBrona to nie były wybitnie dobre mecze. W sumie był mocny na początku, ale tych czwartych kwartach go brakowało jednak. Ja wczoraj oglądając ten mecz miałem wrażenie, że jest tam 3 minuty do końca meczu, wynik na styku, mówię dobra, teraz LeBron piłkę weźmie pod pachę, zrobi na pewno z tego punkty i byłem bardzo spokojny o tą końcówkę, po czym okazało się, że on tą piłkę albo oddał, nie albo trafiał stał w tam, boku, nie trafił layupów, albo coś tam nie trafił, nie trafił trójki i tak, no tak tłumaczę to sobie tym, że mam nadzieję, że on po prostu chce dać młodym się wykazać i to jest taki część tego całego procesu, tak, ale z drugiej strony troszeczkę mnie to martwi, że kurczę, może faktycznie ma już te 34-5 lat i może to już po prostu tak będzie, ale z drugiej strony to jest drugi mecz pre-season, drugi mecz sezonu regularnego, mamy październik, 20 października, więc może to jest ta kwestia, że to nie ten moment i nie ten czas, że na te występy, gdzie będzie linijka na poziomie 40-10 jeszcze przyjdzie czas po prostu w drugiej części sezonu i playoffa. Może tak być, tym bardziej, że widać, że jeszcze też LeBron nie jest do końca sobą, nie trafia na przykład trójek, nie wiem, miał chyba, niech spojrzę, miał bardzo słabą skuteczność dystansu, 1 na 11 w tych dwóch meczach, więc też kwestia taka, że no jednak w Lakersach ze spacingiem jest różnie, brakuje strzelców, więc ten środek jest zapchany, więc też nie ma tyle miejsca przy wykańczaniu tych akcji. Natomiast no, pewne rzeczy jednak trudno wytłumaczyć, znaczy, na przykład to zasypianie w obronie, kiedy nawet było kilka takich akcji, zwłaszcza chyba w meczu z Portland, końcówka meczu, kiedy LeBron kompletnie olał McColluma, McCollum sobie rzucił trójeczkę z rogu, kiedy było 8 punktów przewagi. Więc tutaj no, to jest taki typowy LeBron, troszkę odpoczywający w obronie, jak kiedyś Kobe. Niestety tak. No, z tym trzeba będzie żyć raczej. No i druga sprawa, no jednak James, ja rozumiem, że on ma swoje lata, on też nie przychodzi po to, żeby katować 82 mecze na maksa. Natomiast no, jest początek sezonu, jest nowy zespół, młody zespół i właśnie to jest ten moment, kiedy on powinien ten zespół pociągnąć do zwycięstwa. Tak. On później, taki jest myślę plan, później jak ta maszyna się rozhula, będzie mógł sobie troszkę odpocząć, ale teraz właśnie on jest potrzebny, żeby te minusy wynikające z braku zgrania, z braku zrozumienia drużyny troszkę zrekompensować. Nadrobić swoją wolą walki, dokładnie takie samo wrażenie miałem. Natomiast no, to nie nastąpiło, no zobaczymy, może to i dobrze. Tak samo na przykład nie rozumiem z jednej strony Luke Waltona, który trzyma KCP tak długo, bo KCP jest tragiczny w tych meczach. Tam ludzie mi piszą, że ma plus minus najlepszy i w ogóle. Ale co z tego, że ma najlepszy plus minus, jak jego obecność na boisku nie daje nam żadnych plusów, tak? Nie rozciąga tej gry, przeciwnicy go nawet odpuszczają momentami i po prostu to wygląda momentami tak, jakbyśmy grali 4 na 5 w ofensywie. Jasne, że w obronie sporo da od siebie, natomiast to też nie jest taki plaster, kurczę, który zrobi robotę w obronie i wyłączy kogoś z gry, bo ci goście, których on krył w tych spotkaniach, oni sobie grali, no ja nie zauważyłem jakoś tak, żeby on kogoś powstrzymał masakrycznie, tak? Także z jednej strony nie rozumiem Luke Waltona, dlaczego on trzyma KCP, natomiast z drugiej strony no czemu nie? To jest drugi mecz sezonu, więc może warto dać chłopakowi jeszcze trochę czasu, bo faktycznie takie skreślanie kogoś po jednym spotkaniu czy dwóch jest głupie po prostu, że z jednej strony kibice tego żądają, ale wiesz, no każdy, gdyby był na miejscu trenera, no to my wiemy, jak wyglądają chłopaki na treningach, wiemy, kto ma jaką tam psychikę, jak szybko się podłamuje i czasami może warto zawodnikowi zaufać, dać mu kilka spotkań jeszcze na to, żeby się otworzył i być może to zaskoczy, ale póki co no ja byłem załamany KCP, bo tak oczyma wyobraźni widziałem kolejne zera, jeśli przy tabelce z jego punktami, coś tam dorzucił w końcówce, ale odniosłem wrażenie, że to było bardzo, bardzo mało. Tak, bo tym, tak jak mówisz, no, zawodnicy mają różną psychikę. Niektórzy są, nie wiem, bardziej wrażliwsi. Na przykład możliwe, że posadzenie zawodnika, który ma kryzys, jeszcze to totalnie go dobije i zabije jego pewność siebie i z niego już nic nie będzie, więc okej, niech, no, niech trochę gra, może się przełamie. Niech trener pokazuje, że po prostu w niego wierzy. Może tego właśnie ten zawodnik potrzebuje. Na razie, tak jak mówię, gra fatalnie, nie kupuje tego plus minus, no owszem, może i ma wysokie, ale być może to wynika z tego, że gra na przykład ze starterami głównie, a
LeBronem, z McGee, którzy przecież z Rondo, którzy przecież na razie się świetnie spisują. Faktycznie wygląda, jakby nie mógł sobie trochę znaleźć miejsca na parkiecie. Oddaje takie trochę dziwne, zerwane rzuty. Zresztą podobnie trochę mam wrażenie jest z Kuzmą, który też jakby taki trochę jest nieswój, nieskuteczny jest, nie zbiera, nie trafia. Nie wygląda jak ten zawodnik sprzed roku. Też mam wrażenie, że ma problem, żeby się odnaleźć. Teraz będzie miał też szansę, więcej minut, jak pewnie Ingram dostanie zawieszenie. Zobaczymy, no tak, Rafale? Ja mam wrażenie, że Kuzma po prostu za bardzo chce i być może też tutaj uczy się nowej roli w zespole, grania na centrze, takim fałszywym centrze i może to też powoduje, że on troszeczkę inaczej się, nie wiem, bardziej może myśli o defensywie, o tych sprawach, bo przed sezonem zapowiadał, że będzie starał się tutaj mocno popracować nad swoją obroną. Natomiast fakt faktem, że wiesz, on po cichu robił w preseason robotę, natomiast to już nie było takie wow jak rok temu. Tak. I się sam zastanawiałem, czy tego wow nie ma dlatego, że się do tego przyzwyczailiśmy, czy tego wow po prostu nie ma, bo delikatnie gdzieś tam obniżył loty. No ale wiesz, no ja sobie to jeszcze tłumaczę tak, że jest początek sezonu, wyjazd do Portland i mecz u siebie z Houston Rockets, drugą siłą zachodu zeszłego sezonu, to nie są łatwe mecze i tu każdy rozsądnie myślący wpisywał Elki. Do tego trzeba dodać to, że Lakersi pewnie tak jak to bywało w poprzednich czasach, kiedy LeBron łączył swoje talenty w Miami czy wracał do Cleveland, te pierwsze 15-20 spotkań nowe drużyny grały fatalnie i pewnie tak będzie i tym razem niestety, także ten mój typ 6-2 to po prostu był bardzo życzeniowy, jak się okazuje. No więc miejmy nadzieję, że to raczej w ten desen jest. Natomiast jeżeli chodzi o plusy, no to powiem tak, niesamowicie szybkie tempo gry. To, co było w preseason, o czym wspominałeś ostatnio, mamy chyba najszybsze tempo gry w lidze po tych dwóch spotkaniach. To, co pokazali w pierwszej kwarcie meczu w Portland, to po prostu to było niesamowite. Oni tak biegali, to było tak biegali, że po prostu miałem ochotę na to, żeby sobie zmienili nazwę swojego zespołu z Lakers na Mustangs. Bo to się pięknie oglądało po prostu. No naprawdę, no chciałbym zobaczyć na żywo, jak to wygląda, bo wiadomo, że w telewizji to inaczej wygląda, natomiast na żywo to są niesamowite sprinty i dałbym wiele, żeby zobaczyć tą pierwszą kwartę na żywo w Portland i zobaczyć, jak ci zawodnicy tam zasuwają, zapieprzają. A z plusów, jeśli chodzi o takie indywidualne, no to ja muszę powiedzieć tak, że przede wszystkim Lonzo Ball, jego rzut i jego defensywa. Rzut jest naprawdę fajny. Dzisiaj trafił 4 na 8 za 3. W Portland też chyba 50% tam miał. Nie wiem, czy 1 na 2 było. 1 na 3 chyba, widzę, że w sumie ma 40%. Już widzę, 1 na 4 widzę, aha, faktycznie. Ale ten rzut wygląda fajnie, naprawdę. Jasne, że dzisiaj też mu się zdarzył jakiś tam airball, ale kurczę, no był już taki moment nawet, że nawet przy obrońcy rzucał i trafiał. I dwa osobiste trafiły, to mnie naprawdę jest ważne. Dwa osobiste. Tak, i dwa osobiste, chociaż zespołowo widzisz, w preseason trafialiśmy fajnie osobiste, natomiast w tych dwóch pierwszych spotkaniach dzisiaj przede wszystkim z Houston to już było naprawdę fatalnie z tymi rzutami osobistymi. Ogólnie rzutowo jest fatalnie póki co. Ogólnie tak, rzutowo jest fatalnie. Natomiast Lonzo Ball nawet, nie, no bardzo pozytywnie, naprawdę. Nie dość, że miał taką sytuację, rzucił chyba na alley-oopa do McGee. Ten alley-oop był naprawdę, naprawdę spoko po minięciu z narożnika. Także pokazał taki kawałek tego, co kiedyś Jason Kidd robił i na co ja cały czas liczę, że tego będzie coraz więcej. I co do Lonzo Balla, była taka śmieszna sytuacja, jak już po tych wszystkich przewinieniach, że gwizdano w pewnym momencie już chyba wszystko na Jamesie Hardenie, Lonzo Ball po prostu sobie założył ręce za plecy i krył Jamesa Hardena tylko swoim ciałem, korpusem. Tak, i to naprawdę dał radę, utrzymał na nogach, widać było, że szuka kontaktu klatką piersiową. Naprawdę taka defensywa, której się uczy na treningach takich kadetów i to jest naprawdę ciężka charuwa. To bardzo fajnie pokazał. I no co, no pozostaje mieć nadzieję, że wejdzie w ten rytm meczowy. No tylko problemem jest to, że Rondo gra niesamowicie i na pewno nie dostanie tyle minut, ile powinien dostać, ale widzę, że dzisiaj testował Waltu ustawienie ich we dwójkę na backcourcie. Mi się to podoba. Jak Ball będzie, tylko warunek jest taki, Ball musi trafiać te trójki, żeby rozciągać obronę, ale faktycznie ja bardzo jestem zaintrygowany ustawieniem Rondo, Balla i LeBrona jednocześnie. To może naprawdę dać fajne wyniki. Ja myślę, że ta trójka u Balla to jest coś, co ułatwi mu generalnie granie i o tym wspominano rok temu, że dopóki on się nie nauczy rzucać tej trójki, to dopóty nie będzie mógł pokazać tego, co robił w UCLA, nie będzie miał okazji do pokazania takiej pełni swoich talentów, tego jak podaje, jak rozciąga grę i no niestety, no
na razie wygląda to nieźle, więc myślę, że wcześniej czy później chyba tą ustabilizuje tą trójkę i już obrońcy nie będą mogli go odpuszczać. Wtedy się zacznie mijanie obrońcy, rozrzucanie i powinien być fan z tego wszystkiego. No, myślę, że trzeba tutaj też słowo powiedzieć o McGee, który jest takim zawodnikiem z cienia, ale w tych dwóch meczach naprawdę robił robotę, punktował, łapał alejupy, w obronie notował bloki. Nie wiem, dzisiaj to chyba skończył nawet z 5 blokami, jeśli dobrze powinien kojarzyć. Powinien mieć 6, bo w jednym mu zagwizdali faul z kosmosu totalnie. Którego nie było, Miałby 6 bloków dzisiaj. Dokładnie, więc McGee, no ja myślę, że ja spodziewałem się po nim tak dobrej gry, bo widziałem w zeszłym roku, że w Golden State mimo bardzo małych minut on był bardzo produktywny i no fajnie się chłopaka ogląda, no naprawdę fajnie, szkoda, że go już tak zaszufladkowano, ale kto wie, może teraz zdobył 2 mistrzostwa, troszeczkę nabrał pewności siebie, może się odbuduje w Lakersach. Oczywiście nie sądzę, żeby to był zawodnik, który nas zbawi, natomiast na pozycji centra ja nie w ogóle myślę, że to jest dużo lepiej pasujący zawodnik niż na przykład przed rokiem Brook Lopez. Mhm. Też masz takie odczucie? Tak, nie no, McGee to na razie jest rewelacja. Ja się aż tak dobrej gry nie spodziewałem, nie ukrywam. Gość ma na razie z tego w dwóch meczach średnio 15 punktów, 7 z gry, 4 bloki. 70% z gry, no po prostu jest rewelacja. Nawet jakieś jumpery trafia, biega, broni obręczy bardzo dobrze. W ogóle wnosi do gry mnóstwo energii. Trochę mi brakuje Brooka Lopeza, on też miał swoje zalety, jednak brakuje trójka. Brakuje tej jego fizyczności też pod koszem, ale McGee naprawdę jeszcze gość gra za minimum dla weterana, to jest po prostu dla mnie steal of seasonu, świetny ruch. Oczywiście, no zobaczymy, czy to utrzyma. No, na razie gra krótko, 20 minut tylko właśnie. Zastanawiam się, czemu tak krótko, przecież on tyle co wnosi do gry, powinien grać spokojnie z 25-30 minut. Ja myślę, że dzisiaj zagrał krócej w końcówce, bo trener chciał grać niskim składem. Natomiast ja mam wrażenie jeszcze z McGee, że sytuacja wygląda tak, że to są chyba kwestie kondycyjne, bo zauważ, że jak on wchodzi na boisko, daje 120% z siebie. Tak. Takie sprinty dla gościa, który mierzy 2,15, sprinty po całym boisku, coast to coast, po zbiórce, po bloku i na dunk, to naprawdę nie są proste rzeczy. Ja pamiętam, jak go próbowali odbudować w Golden State, on miał takie momenty, że wchodził na boisko na 4 minuty, na 5 minut, bo nie był w stanie kondycyjnie wytrzymać tego, więc być może to jest tutaj kwestia, a może nie, a może po prostu trener ma inne założenie. Tak czy siak myślę, że wróci za chwilę Mortis Wagner i mocno nas wspomoże tutaj pod koszami, bo to jest walczak, to jest fighter, ja naprawdę na niego stawiam. I pomimo tego, że to jest pierwszy roczniak, to myślę, że ta klasa draftu pokazała już w tym roku, że sporo potrafi i mam nadzieję, że Mortis też wejdzie w to i pokaże, że jest przydatnym zawodnikiem i przede wszystkim, że dostanie minuty i może wtedy, jak Kuzma pójdzie na tą czwórkę, to będziemy lepiej wyglądali pod koszami przede wszystkim. I no i Wagner też rozciągnie tą grę w ataku, powinien też jakieś tam trójki trafiać. Znaczy pytanie tak brzmi, jak on będzie grał po takiej przerwie, no bo tu się okazuje, że on niby jakoś doznał jakiejś niby drobnej kontuzji w lidze letniej i okazało się, że ta kontuzja, wyleczenie jej zajęło kilka miesięcy, więc praktycznie stracił całe lato. Pytanie, czy ile minie czasu zanim on będzie w stanie na poziomie NBA dać jakieś konkretne minuty. No mam nadzieję, że jak najszybciej, ale ja jestem tutaj dość ostrożny. Zastanawiam się natomiast, dlaczego w ogóle nie gra Beasley, który przecież miał być tutaj zmiennikiem, też grać trochę na centrze. Na razie w sumie 2 minuty w tym sezonie rozegrał. Gość dostaje taką samą kasę jak Brook Lopez w Milwaukee. I na razie faktycznie nie wącha parkietu. Pytanie czemu Walton nie daje mu szans, woli grać z, na przykład, nie wiem, dużo Stevensonem, który gra po 20 minut średnio, a Beasley grzeje ławę. Wiesz co, ja mam swoją teorię na ten temat. Mnie się wydaje, że w tej chwili rotacja jest ucięta do 8-9 zawodników, dlatego że oni są totalnie niezgrani. I po prostu im mniej zawodników niezgranych, tym oni szybciej się zgrają. I później będzie pewnie starał się wprowadzać kolejnego zawodnika do rotacji. Być może nie mam racji, ale na to mi to tak wygląda, no, że sam widziałeś w preseason, jak były puszczane już takie głębokie rezerwy, no to momentami ta gra w ogóle się nie kleiła i nie było wiadomo, co oni tam grają, ani w ofensywie, ani w defensywie. Natomiast tutaj mi się wydaje, że jest jakieś założenie, jest jakiś plan i dlatego jest ta rotacja zawężona, żeby oni się szybciej ze sobą zgrali. Niestety, no musimy pracować na żywym organizmie. No, musimy, no trener Walton pracuje na żywym organizmie, my tylko obserwujemy. Natomiast tak mi się wydaje, że to mniej więcej właśnie dlatego tak jest. Tak, no generalnie
tak spoglądając z perspektywy, Lakers trafili w pierwszych dwóch meczach 15 trójek na 62 rzuty. Masakra. Ja rozumiem, że to jest zespół, który, który nie jest nie specjalizuje się w tego typu grze, nie ma shooterów, ale no mimo wszystko to jest aberracja, tak źle nie będzie na pewno. Gdyby Lakersi chociaż trafiali na poziomie zeszłego sezonu, kiedy mieli bodajże 34% chyba za cały sezon, to i tak był słaby wynik, ale gdyby tak trafiali w tych dwóch meczach, to prawdopodobnie oby to by wygrali. Więc to też pokazuje, że mimo tych dwóch porażek nie jest tak źle. Rzut zacznie wpadać. To jest jednak, może nawet jak będą słabi, to jednak będą trafiali więcej niż 24%, jak było w tych dwóch meczach. No i to zrobi różnicę w ataku, dużą różnicę. W połączeniu z tym, co w tej chwili, z łatwością, z jaką zdobywają punkty za dwa, punkty spod kosza, po kontrach, po minięciach, to powinno dać jednak trochę zwycięstw. No i cóż, no i tak samo te osobiste, które na razie strasznie są ceglone. Więc no... Ja tylko przypomnę, że na chwilę obecną po tych dwóch spotkaniach jesteśmy najgorzej rzucającą rzuty za trzy drużyną w lidze. To jest 24%, tak jak wspomniałeś, 1/4, nawet mniej niż 1/4. W rzutach osobistych jesteśmy 24 siłą, także też bardzo fatalnie, chociaż to już jest 70%. W zeszłym roku chyba mieliśmy 60% jako zespół, jeśli dobrze kojarzę. Natomiast ja myślę, że kurczę, no rzut osobisty to chyba dojdzie w sezonie po prostu, jak oni się ustabilizują już fizycznie. Nie wiem jak dużo siłowni było podczas tego pre-season i okresu przygotowawczego, bo to też bardzo często ma wpływ. Chociaż zastanawiające jest to, że w pre-season trafiali osobiste, a tu nagle przestali. Więc być może kwestia psychiki tutaj się odzywa i tak dalej. Mnie smuci jedna rzecz. W tych dwóch spotkaniach byli goście przeciwko nam, którzy przeciwko nam bardzo mocno punktowali. I o ile James Harden to jest taka uznana postać i wiadomo, że on potrafi ograć każdą defensywę w tej lidze i ma już swoją markę, no, renomę i tak dalej. O tyle troszeczkę nie rozumiem, jak to się dzieje, że wchodzi rezerwowy w Portland, ma dzień konia i Walton z tym praktycznie nic nie robi. Gość usmażył nas w drugiej kwarcie. I tak naprawdę druga kwarta w Portland ułożyła całe spotkanie i później już chyba przez to nie byliśmy w stanie dojść. Gość w pojedynkę rzucił chyba 16 punktów w drugiej kwarcie. Nick Stauskas, bo to o nim mowa. I ja byłem w szoku, że przecież mamy paru gości, którzy mogliby za nim pobiegać, czy to Josh Hart, czy Lonzo Ball. Natomiast takiego plastra mu nie przykleili i powiem szczerze, że każdy kolejny rzut bolał mnie dwa razy mocniej niż ten poprzedni, który wpadał. I było, w pewnym momencie już było tak tragicznie, że zastanawiałem się po prostu, czy to ta dzisiejsza liga tak wygląda, że jest tak rozciągnięta gra, że nie jesteśmy w stanie bronić całego boiska i że tak po prostu będzie. Czy to po prostu kwestia gameplanu i tego, że zawodnicy dali ciała i tak to wyszło. No. No myślę, że no dużo było tam nieporozumień w obronie, jeszcze brak zgrania, tym bardziej. No i też myślę, że no, nikt się nie spodziewał, że Nick Stauskas ze wszystkich ludzi zanotuje takie spotkanie i ukaże błędy obrony Lakers. No cóż, ja muszę powiedzieć, że Stauskasa lubiłem, kiedy grał w Michigan. Wyglądał na fajnego prospekta, w NBA mu nie wyszło. Wydawało się, że wyląduje poza ligą. No a tu proszę, rozsalał się w takim momencie oczywiście przeciwko Lakersom. Jak to zwykle bywa, tak. Ja nie wiem, czy też odnosisz takie wrażenie, ale zawsze jak oglądam mecz, nie wiem, kiedyś pamiętam Milwaukee Bucks grali z nami i wtedy jeszcze był Michael Redd, w ogóle nieznanym zawodnikiem, chyba pierwszoroczniakiem czy drugorocznikiem, nie, pierwszoroczniakiem chyba. I zawsze bywało tak, że na Lakersach ci młodzi zawodnicy, którzy wchodzili do ligi, czy to był Damian Lillard, który debiutował przeciwko Steve'owi Nashowi, czy Michael Redd, oni jakieś masakryczne mecze zawsze przeciwko nam grali. Takich grajków, którzy nas zabijali, nie wiem, Ersan Ilyasova na przykład w Milwaukee swego czasu, też nas usmażył trójkami i w ogóle meczem na poziomie 30 punktów. I ja nie wiem, czy to tylko tak jest, że ja tylko oglądam Lakersów i komuś się zdarzają takie mecze, czy po prostu ci goście się podwójnie motywują na takie mecze przeciwko Lakers. Myślę, że to tak po części jest to takie prawo kibica, każdemu się wydaje, że akurat ten mój zespół jest zawsze katowany przez tych przypadkowych gości. Nie wiem, może komuś, ktoś by musiał to zbadać i sprawdzić, czy faktycznie jakiś zespół jest bardziej krzywdzony w ten sposób. No faktycznie, też mam często takie wrażenie, że jakiś gość z głębokich rezerw ma dzień konia akurat dziś przeciwko Lakersom. Ale nie wiem, szczerze mówiąc, czy to ma faktycznie, czy obiektywnie jest, ma to jakąś wartość, czy to po prostu jest takie wrażenie.
Natomiast powiem Ci, że bardziej niż te trójki stał z kasa, to martwi mnie inna rzecz. To, że jak łatwo momentami, zwłaszcza przeciwko temu small ballowi Lakers, zdobywali punkty gracze obwodowi po gwiazdach, bo czy Harden, czy Lillard, McCollum, za łatwo mijali. Problem jest taki, Lakersi w tej piątce, w której mają small ball, no z założenia jak grasz small ball, to nie masz w sumie shot blockera, tak? Nie masz wysokiego, który broni obręczy. To oznacza, że twoi goście na obwodzie muszą naprawdę dobrze bronić jeden na jeden i nie dawać się minąć. No bo jak się dasz minąć, to jesteś w dupie, bo nie ma pomocy z pleców. I tutaj akurat w tej kwestii obwodowi Lakers nie są zbyt dobrzy. Na przykład, no nie wiem, ani zarówno Rondo, jak i Hart, jak i KCP. Oni mają swoje plusy różne w defensywie, ale niekoniecznie akurat w kwestii bronienia penetracji. Ball jest trochę lepszy w tym, chociaż też nie jest jakimś mistrzem. Oni są lepsi w jakichś właśnie w sytuacjach, gdzie wykorzystują swoje długie łapy, przy przechwytach, przy pomocy, czy jak trzeba na przykład, jak musi KCP pobiegać z jakimś na zasłonach. Hart jest świetny przeciwko silniejszym zawodnikom pod koszem, kiedy musi ich przejąć, bo jest cholernie silny, ma nisko położony środek ciężkości. Natomiast oni za łatwo dają się mijać i w tym momencie, jak dają się mijać, nie ma pomocy z tyłu i po prostu jest szatkownica, nasza obrona jest po prostu w lesie. Gracze jak Kuzma nie mają nawyków pomagania w ten sposób, no bo oni nigdy nie grali na centrze, nagle muszą schodzić do pomocy jako blokujący, no i z tego jest mnóstwo punktów straconych. Phil Jackson miał świetne określenie tego rodzaju gry, tego sposobu grania. Jakie? Brockman Mountain. Jest dużo penetracji. Tak, to już było. A kiedyś któraś dziennikarka po meczu zapytała go po przegranym meczu, czy to było po trzeciej kwarcie, i zapytała się go jego spostrzeżenia na temat tego meczu i defensywy Lakersa, więc Phil Jackson wtedy powiedział, że po tym, co tutaj się naoglądał, to było więcej penetracji niż Brockman Mountain. Już drugie pytanie nie padło, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy dostał jakąś karę za to, ale... Ale słuszne spostrzeżenie, no. No i co? No i obgadaliśmy sobie większość zawodników. Rajon Rondo. No, Rondo. Co powiesz o Rajonie? To sądzę, no, sądzę, że nie utrzyma tego poziomu gry, bo to jak, naprawdę świetnie jest na razie. No trudno się... Znaczy, nawet, miał tam moment może słabszy w Portland, kiedy w czwartej kwarcie miał chyba trzy złe podania z rzędu, ale generalnie gra rewelacyjnie. Napędza atak, kontroluje grę, nawet jest skuteczny w ataku, co akurat jak na niego jest rzadkie, bo on raczej nigdy strzelcem nie był, raczej bym był efektywnym zawodnikiem. Trafił nawet jakieś trójki ze dwie. No, gdyby nie fakt, że wyprowadził trzy sierpy czy proste w szczękę pola i teraz nie zagra przez kilka meczów, no to nie mógłbym się go nachwalić. Ale wiesz co, no właśnie tak z tego co sobie czytałem, co pisali różni tam zawodnicy, którzy kiedyś grali albo teraz grali, chyba Ryan Hollins, który jest analitykiem którejś tam stacji telewizyjnej, napisał, że właśnie w ten sposób, jeżeli chodzi o Ingrama, że może faktycznie bardzo głupio zrobił, ale że to właśnie takie sytuacje powodują, że zawodnik w szatni zyskuje respekt i koledzy go bardziej lubią, no bo jakby nie było, rzucił się, wiesz, na pomoc swojemu kumplowi, Rajonowi. Natomiast ja miałem problem z Rajonem Rondo, bo to był zawodnik Bostonu i wielokrotnie nas karcił swoją grą. Nie byłem fanem nigdy Rajona Rondo, natomiast tak jak życzyłem jeszcze jakiś czas temu Houston Rockets tego, żeby zdobyli mistrzostwo, to po obejrzeniu tego meczu dzisiaj w nocy, po naprawdę już, ja rozumiem, ja sam gram gdzieś tam w koszykówkę 3x3 się bawię, ja rozumiem, że czasami trzeba przeaktorzyć i sędzia da się na to nabrać i tak dalej, ale wszystko ma po prostu swoje granice i po prostu oglądanie Houston w tym momencie jest, to już nawet nie jest śmieszne, to jest po prostu smutne i żenujące, że ci zawodnicy praktycznie w każdej akcji szukają kontaktu, faulu i ja nie wiem, dlaczego nie dostają w ogóle te gwizdki, bo niektóre sytuacje, kiedy ktoś tam się nadziewa na zasłonę, czy wymuszane są te rzuty przy trójkach, właśnie, tu jeszcze chciałem zauważyć, to jest problem naszego zespołu i chyba tego, że ci zawodnicy są zbyt młodzi i nabierają się na te rzeczy, bo w Portland zawodnicy Portland dostali chyba 6 rzutów osobistych za 2 faule przy rzutach za 3 punkty, które były głupie, a dzisiaj w nocy to chyba były 3 takie przewinienia, czyli 9 rzutów wolnych rzucali zawodnicy Houston, czyli 7 z tych rzutów trafili, więc w tym meczu 6, teraz 7 punktów, to są takie łatwe punkty, które można było spokojnie z piłkę zebrać i wybronić, a to są punkty w plecy, więc... Tak. To mnie na pewno boli. Natomiast, no i widzisz, zgubiłem wątek. Odjechałem w innym kierunku. Ale nie, dobry wątek rozpocząłeś, bo to najgorsza była ta ostatnia akcja, kiedy gwiznęli sędziowie, kiedy najpierw były te dwa osobiste po bijatyce, bodajże dla Hardena,
A potem ten faul rzekomy Harta przy rzucie za trzy Hardena, mocno naciągany, który sędziowie... On tam się przebijał na zasłonie i prędzej go tam obrońca podepchnął, niż Hart wleciał w sumie. W ogóle ja nie widziałem tam kontaktu w sumie na Hardenie. No, w czwartej kwarcie takie gwizdki, no i co? No i z tego Houston bodajże zrobiło 4 punkty, bo najpierw te dwa osobiste po bijatyce, teraz po tym rzucie tak za darmo 4 punkty, które w sumie przesądziły o meczu, bo wcześniej był chyba punkt przewagi tylko. Natomiast już wiem, o czym chciałem powiedzieć. Mianowicie o tym, że Ingram się wtedy rzucił i sobie zrobił respekt. Natomiast jeżeli chodzi o Rondo, to tutaj też nie byłem jego fanem, natomiast obecnie jestem jego bardzo wielkim fanem. Robi naprawdę dużo tych wielkich rzeczy na boisku. Nie spodziewałem się, że kiedyś będę mu tak mocno kibicował. Pamiętam, że była jakaś kampania Footlockera z Rajonem Rondo, który był ubrany w barwy Lakersów i to było takie unacceptable. Natomiast, no wow, naprawdę się cieszę, że jest jeziorowcem. To raz. Natomiast jeżeli chodzi o Houston, jestem naprawdę zniesmaczony i powoli chyba przestaję kibicować. I tak jak dojdzie do spotkania, powiedzmy, z Golden State Warriors, będę chyba mocno kibicował Golden State Warriors, bo serio, bolały mnie oczy dzisiaj w nocy. No to jest fakt, może prostu. Źle to się ogląda po prostu. Ja rozumiem, że to są cwaniakami, potrafią wymuszać takie sytuacje, sędziowie się nabierają, no chwała mi za to, mają z tego punkty. Ale no, źle to się ogląda, to jest i tak, przecież to jest świetny zespół, przecież zespół kalibru mistrzowskiego, potrafią naprawdę ci goście grać znakomity basket. I trochę tu psuje to wrażenie ogólne, to takie cwaniactwo, to wymuszanie tych faul i flopowanie czy Pola czy Hardena. No wolałbym, żeby tego nie było, po prostu lepiej by się im oglądało i łatwiej by mi też było takiej drużynie kibicować, bo ja też jak tych życzyłem dobrze, zwłaszcza D'Antoniemu życzyłem dobrze. No i no może nie zmieniło się to po jednym meczu, ale faktycznie no dzisiaj no, kiepskie wrażenie pod tym względem po sobie pozostawiłem. Natomiast w sumie cieszy mnie, że doszło do tej bójki, bo wydaje mi się, że w następnym meczu Lakersi będą dużo bardziej zmotywowani. Tam chyba w grudniu się spotykamy dopiero z Houston Rockets. Natomiast takie te małe rzeczy powodują, że czasami wyzwalają wśród zawodników dodatkową energię. I może wyjdzie nam to na dobre, a może nie, no, może też wyjść na złe. Różnie to bywa w tych przypadkach. Natomiast... No może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zawodnicy zostaną teraz kilka spotkań przerwy. Inni wejdą do rotacji, może Svi Mykhajluk wejdzie. Z drugiej strony mówiliśmy o tym początku, że to może być trudny początek i możemy tak dobrze nie zacząć, więc może faktycznie jest to świetny moment, żeby odpuścić sobie tą wąską rotację, dać innym pograć, wejść w rytm meczowy i może się to obroni. No tak, pierwsze 10 meczów jest takie w sumie ciężkie, takie trochę można powiedzieć na początek spisane na straty. I tam bym powiedział, że te pierwsze 10 meczów to jest czas dla tego zespołu, żeby troszkę się zgrać, właśnie złapać jakiś rytm, bo później zaczyna się dużo łatwiejszy, dużo łatwiejsza część terminarza i po tych pierwszych 10 meczach to będzie ważny moment, czy ten zespół będzie w stanie właśnie się rozpędzić, troszkę wypalić i wygrywać te mecze, które wygrywać powinien, bo od tego zależy. Bo od tego mogą zależeć od sezonu. Zbyt duży dołek na początku, no potem może być ciężko się z niego wygrzebać. Natomiast ja nie mam kompletnie wrażenia, żeby na przykład żeby zespół miał takie problemy jak za czasów wtedy, kiedy mieliśmy Dwighta Howarda, Steve'a Nasha, kiedy zespół też zaczął chyba od zero ileś tam. Nie, zupełnie nie odczuwam takiego klimatu. Wydaje mi się, że mimo wszystko te pierwsze dwa mecze dużo pozytywnych wrażeń przyniosły. Dwa mecze, w których Lakers grali jak równy z równym, z silnymi zespołami, jakby nie patrzeć. Trzeba powiedzieć, że no było dużo błędów, które są typowe dla zespołu nowego, zgrywającego się. Tych błędów nie powinno być za miesiąc, dwa, trzy. Jak do tego dojdzie jeszcze lepsza trójka, to ja myślę, że ten projekt po prostu będzie z miesiąca na miesiąc coraz lepszy i po prostu wypali. No pewnych rzeczy się martwię, no pewnych rzeczy zgranie może nie załatwić. No nie wiem, jak będzie z tą obroną w tych niskich piątkach, to na razie najbardziej śmierdzi według mnie, jak będzie ze zbiórką. No ale nikt nie oczekiwał, że ten zespół będzie bez wad, prawda? Tam będą słabe punkty, ale generalnie mimo wszystko ja jestem, nie wiem, miałem kupę radochy z oglądania tych dwóch meczów i nie mogę się doczekać kolejnych spotkań. Nawet LeBron powiedział, że on jest bardzo zadowolony z tego, co widział przez te dwa mecze, że widzi postępy, więc no, oni to widzą od środka.
Na pewno dużo łatwiej im jest zauważyć pewne rzeczy, jak się rozumieją na boisku, jak biegają. No więc jeżeli LeBron tak mówi, to być może tak jest. W tym tygodniu na rozkładzie mamy we wtorek San Antonio, w środę, w czwartek mamy wyjazd. Boże, nie, w poniedziałek mamy San Antonio. W poniedziałek San Antonio, w środę wyjazd do Phoenix, w czwartek back to back u siebie z Denver Nuggets i w niedzielę, w sobotę ponownie San Antonio, tym razem wyjazd. Cztery mecze, rywale, no właśnie, bardzo silne Denver, San Antonio to wciąż dla mnie znak zapytania, są bez rozgrywających, chociaż już, no w Portland nie istnieli w sumie, więc Phoenix to też młody zespół, nie wiadomo jak sobie poradzi na wyjeździe. Ja mam cichą nadzieję, że za tydzień jak będziemy rozmawiali, to już będziemy mieli bilans 3-3 co najmniej, a być może nawet uda się coś lepszego ugrać, chociaż to Denver mnie tutaj... O, będzie ciężko na pewno Denver wygrać. Widziałeś, co dzisiaj zrobił Jokic? Jezu, widziałem, jakaś linijka 100% z gry, tak? Triple-double, 100% z gry i 4 bloki, coś takiego. Ale w ogóle, jak patrzę na te wyniki, na to tempo gry, Nowy Orlean 149 punktów rzucił, jeśli dobrze pamiętam, dzisiaj w nocy. Tak. Moja żona dzisiaj wróciła z pracy i tak zobaczyła, że leci tam jakiś mecz i... Powiedziała, Boże, jakieś dogrywki są? Czy o co chodzi, że jest tak wysoki wynik? Ja mówię, nie, no słuchaj, no po prostu tak dzisiaj wygląda liga. Ona ostatnio o 4 czy 5 nad ranem oglądała ze mną mecze w czasach studenckich. To był rok 2009, pewnie 2008. Więc ta koszykówka wyglądała wtedy totalnie inaczej. No, natomiast dzisiaj na porządku dziennym jest to, że po trzech kwartach zespoły mają praktycznie 100 punktów. I nikt się w sumie nie dziwi. Tak nawet patrzyłem na statystyki, jeżeli chodzi o obronę, to te najlepsze defensywy ligi mają obronę na poziomie 98 punktów na mecz straconych, więc to jest no, znaki czasu, tak to już wygląda. Dlatego te linijki właśnie typu 30 punktów, 10 zbiórek, 10 asyst, 5 bloków, te linijki coraz mniej mnie zaczynają zaskakiwać, bo jest szybkie tempo. Jest dużo niskich zawodników, sporo wjazdów, praktycznie odpuszczono midrange, którego najtrudniej się chyba blokowało rzuty z półdystansu. Natomiast jest dużo więcej wjazdów i dużo więcej trójek, więc nawet dzisiaj Kuzma chyba dwa bloki zaliczył. I też tak sobie myślę właśnie po tym McGee i Kuzmie, że dzisiaj był taki moment, że blokowali wszystko, był blockfest generalnie. I tak sobie myślę, że to też ma na to wpływ właśnie to, jak dzisiaj ta koszykówka wygląda, jacy są zawodnicy i co, no i tyle. Dobra, Jędra, słuchaj, no pękło nam 40 minut, przegadaliśmy sobie te dwa pierwsze mecze, tak z grubsza, niestety ponownie bez Bartka, mam nadzieję, że już za tydzień już będzie na stałe z nami. No co, pozostaje nam czekać na te cztery kolejne mecze. Jaki obstawiasz bilans w tym tygodniu? No też trzeba mieć pod uwagę te zawieszenia prawdopodobne. No ja myślę, że dwa to jest plan minimum. Myślę, że trzeba wygrać San Antonio po tych dwóch porażkach. No to jest taki moment, kiedy wygrana jest potrzebna i dla morale. 0-3 to już mogłoby być naprawdę, nastroje mogłyby być kiepskie. Ale San Antonio na razie ma duże problemy. Ja myślę, że to jest zespół, który można ograć u siebie. No i Phoenix jest do ogrania jak najbardziej, młody zespół, no, mając już tylu weteranów, mając LeBrona, no też dobrze by było wygrać, chociaż Suns mają sporo talentu i wydaje mi się, że Kokoskow robi dobrą robotę, ale myślę, że to jest ten mecz, który jednak takie mecze Lakersi muszą wygrywać. No ja obstawiam, obstawię, że wygrają trzy z tych czterech, tak optymistycznie, coś tam urwą jeszcze, no nie wiem czy, no, nie wiem, tak najbardziej się obawiam tego Denver, mimo że to jest mecz u siebie. Ale powiedzmy, że tak jak ty mówiłeś, myślę, że 3-3 będzie za tydzień, jak będziemy rozmawiać. No ale dwie wygrane to jest plan minimum. Byłoby bardzo spoko, natomiast jak myślę o Phoenix, to już myślę o Trevorze Arizie. Jak znam życie, to jakiś kosmiczny mecz zagra. No, muszę zmienić chyba swój typ. Znowu kolejne 0-2 i 0-2 dojdzie, żebyśmy od 0-6 zaczęli. To ja się nie pojawiam na podcast. Nie. Rezygnujemy z naszego jeziorany podcast. Dobra, bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień mojego odsłuchu. Rafał Niewiadomski. Andrzej Cymorek. Do następnego.